Miałam wrócić do Was wczoraj, a wracam dzień później, czyli w sobotę, za wydatem tego, co ustaliliśmy na sali. Tak naprawdę wydaje mi się, że rozmowa przebiegła bardzo sprawnie i udało nam się to wszystko jakoś tak w miarę sensownie ogarnąć. Wybraliśmy jedzenie. Menu tak naprawdę zostało niemalże w takiej formie, w jakiej jakby otrzymaliśmy rozpiskę na początku. Dodana została jedna pozycja, to dlatego, że byliśmy na komunii w Tworku w tym roku, jedliśmy coś, co nam bardzo posmakowało, więc chcieliśmy, żeby to się pojawiło również na naszych stołach. I absolutnie nie było z tym problemu. Pani Alina nam to dopisała do drugiej albo trzeciej wydawki. No, gdzieś tam w każdym razie. No. I z takich fajnych rzeczy, no to wiemy już, że pokoje dla gości będą dostępne od rana. Może dodam tylko, żeby to nie wybrzmiało tak, jakbyśmy to my opłacali. Nie mamy już na to budżetu, nasi goście opłacają sobie to sami. Natomiast fajnie wiedzieć, że są dostępne od rana, dlatego że sporo osób pytało nas, czy będzie miało taką możliwość, żeby przyjechać wcześniej i na miejscu się przebrać, jeszcze odświeżyć, bo jednak z Warszawy te dwie godzinki drogi, no to tak mi się wydaje, że przed taką imprezą jeszcze szybki prysznic to faktycznie dobry pomysł. Mieliśmy taką jedną trochę może niemiłą niespodziankę. Będzie mi ciężko o tym mówić, dlatego że znam bardzo dobrze to miejsce i właścicieli darzy ogromną sympatią, natomiast wiecie, umowa jest umowa i są w tej umowie różne zapisy, które należałoby respektować. My mieliśmy zapis o tym, że jest jakaś cena, ta cena może się zmienić o 10 zł w górę lub ewentualnie może jeszcze ulec jakiejś tam innej zmianie, natomiast żeby to się mogło wydarzyć, to powinniśmy zostać o tym poinformowani na 4 miesiące przed ślubem. Nam zostały 2 tygodnie do ślubu i na miejscu w trakcie rozmowy okazało się, że ta cena poszła w górę. Przyznam, że nie miałam odwagi się o to doczepić, w cudzysłowie oczywiście, bo to była jakby normalna rozmowa, natomiast nie znalazłam sobie tej odwagi, żeby wytknąć to, że to jest niezgodne z umową, którą mam w ręce. Natomiast Andrzej w sobie tą odwagę znalazł i jakby propozycja podniesienia tego no jest dla nas logiczna z uwagi na te wszystkie ceny. Natomiast wiecie, no mamy jakiś tam budżet, zbieramy pieniądze. No i tak dowiedzieć się na 2 tygodnie przed ślubem, że o te ileś tam procent koszt tej imprezy się podniesie, no to nie jest to nic miłego. Natomiast sytuacja skończyła się tak, że w zasadzie mamy coś tak miniunio w zamian za to, że doszło do tego niedopatrzenia. Jakby pani Alina myślała, że my o tym wiemy, my o tym nie wiedzieliśmy. Potem myślała, że może nie było okazji, żebyśmy rozmawiały, a rozmawiałyśmy wielokrotnie. No coś tam w każdym razie poplątanie z zamieszaniem jakieś się wydarzyło. No i już pod koniec naszych ustaleń Andrzej jeszcze dopytał o możliwość wynajęcia takiej ładnej ramki do zdjęć, w związku z czym pani Alina powiedziała, że w takim razie już nam to dorzuci gratis, nie będziemy ponosić kosztów wynajęcia tego gadżetu, no co jest pewnego rodzaju rekompensatą i jak najbardziej jest to dla nas okej. Ustaliliśmy, że alkohole i napoje będzie nosił jednak kelner, nie będzie tego robił świadek, mamy sporo gości, sporo i niesporo, no będzie nas setka, natomiast wiecie, niektórzy lubią pić szybciej, inni może wolniej, ale raczej szybciej. Więc tak zastanawialiśmy się, czy nie będzie to może za dużo latania dla tego naszego świadka, a chcielibyśmy, żeby miał też okazję się bawić i żeby był dostępny na sali, gdyby się okazało, że ktoś z gości ma jakieś ewentualnie do niego pytania czy życzenia może, o tak. Nie był to jakiś taki specjalnie duży koszt, tak naprawdę po prostu musieliśmy wynająć dodatkowego kelnera, czyli musimy ponieść koszt wynagrodzenia dla tego kogoś.
No i ten koszt nam odpowiadał, stwierdziliśmy, że nie ma sensu fatygować naszego świadka do tego, żeby latał co chwila z tym koszem, że wolimy jednak oddać to w ręce, no właśnie kogoś, jakby pracownika sali. To będzie osoba dedykowana tylko i wyłącznie do tego, dlatego że napoje i trunki alkoholowe są w oddzielnym magazynie, do którego normalnie obsługa nie ma dostępu. I za to, co się tam będzie wydarzało, będzie odpowiedzialna właśnie ta jedna osoba. Będzie miała takie nasze błogosławieństwo do tego, żeby tym zarządzać. Z takich ciekawych rzeczy to co jeszcze? A no podjęliśmy decyzję o tym, że wszelkiego rodzaju dodatki, takie jak wiejski stół, słodki stół, trochę zmodyfikowany, jakby nie, że same ciasta, to co mieliśmy w ofercie, tylko dodatkowe jeszcze mini deserki, że to wszystko przygotuje nam nasza sala weselna. Mają taką, dają taką możliwość, więc stwierdziliśmy, że jak najbardziej z tego skorzystamy. Zastanawiałam się, czy słodkiego stołu nie zamówić od innego usługodawcy, od którego wiem, że ciastki są pyszne, dlatego że na komunii już u nas w rodzinie miałam okazję ich spróbować, natomiast dowiedziałam się, że pani Alina takie rzeczy robi, a wszyscy wiemy, że ona robi pyszne ciasto. Także stwierdziliśmy, że będzie nam wygodniej logistycznie, jeżeli to wszystko będzie ogarniane właśnie przez Słoneczny Dworek. Wtedy będziemy wiedzieli, że to wszystko jest dopilnowane, że jest na miejscu, że nie ma takiej sytuacji, że wiecie, że coś nie dojedzie, gdzieś będzie jakiś problem taki logistyczny, bo to wszystko będzie przygotowane już w kuchni tam na miejscu. Także cieszymy się, że udało nam się to tak spiąć. Tak naprawdę teraz mieliśmy okazję też podsumować to, ile te wszystkie rzeczy związane z salą weselną będą nas kosztowały. Na razie o tym mówić nie będę, ale myślę, że po weselu podsumujemy sobie te koszty, bo wiem sama, jak próbowałam zabrać się za zorganizowanie naszego wesela, to bardzo ciężko było mi znaleźć jakieś punkty odniesienia. W sensie, wiecie, no, zakładacie budżet i próbujecie to zrobić na jakiejś podstawie. No i właśnie w związku z tym, że masa rzeczy w tej branży owiana jest cenową tajemnicą, no to było ciężko oszacować te koszty. Te moje szacunki pierwsze to w ogóle można do kosza wsadzić niestety, bo zdecydowanie nie doszacowałam tych kosztów. No, także myślę, że taki film pojawi się później. Natomiast z tego, co jeszcze ustaliliśmy, no to zdecydowaliśmy się, że skorzystamy właśnie z tej tablicy, która jest na plan stołów już tam na miejscu, żeby nie generować sobie kolejnych kosztów, tym bardziej, że musimy zmienić usadzenie naszych gości. Pani Alina nam zaproponowała, że stoły mogą być 32 lub 36 osobowe, bo będziemy mieli na sali stoły prostokątne i wiecie, no chciałam usadzić ludzi tak, żeby siedzieli ze sobą ludzie, którzy mają ze sobą coś wspólnego i mają o czym rozmawiać i będą tworzyć razem fajną atmosferę. I tak mi wychodziło, że były dwa długie stoły, a jeden był znacznie krótszy. No ale to nie będzie wyglądało dobrze, ani ogólnie na sali, ani potem na zdjęciach, ani na nagraniach. Więc pani Alina mocno zachęcała nas do tego, żeby te stoły wyrównać, tym bardziej, że mamy taką liczbę gości, że one jak najbardziej mogą być wszystkie takiej samej długości i przy każdym z nich będzie siedziało tyle samo gości. Więc musimy zrobić roszady w naszych planach, co pewnie będzie dla nas skomplikowane, bo ułożenie tych planów było nie lada wyzwaniem. Wiecie, nie chcemy rozdzielać rodzin, no chcemy, żeby każdy czuł się komfortowo, żeby miał właśnie kogoś takiego fajnego do pogadania obok, żeby mieli jakieś wspólne tematy, no i logistyka tego jest bardzo skomplikowana. No, powiedzmy, że prawie nam się udało, teraz będziemy musieli to lekko zmodyfikować do tego, żeby te stoły wyrównać i właśnie będą to stoły 32-osobowe. Czy coś takiego jeszcze powinnam powiedzieć Wam? Chyba już wszystko powiedziałam, więc jeszcze, żeby wykorzystać ten fakt, że jakoś wyglądam, a nie mam tak naprawdę jakoś specjalnie materiałów, żeby nagrać w tym momencie jeszcze kolejny film, to dodam może, a propos mojego wieczoru panieńskiego, w poprzednim filmie, albo w jeszcze poprzednim, zapowiadałam, że się do niego szykuję. Materiał z tego dnia nie powstał. Nie powstał dlatego, że sporo się działo. Byłam na makijażu, miałam zrobiony przez Paulinę
przepiękny makijaż, naprawdę czułam się bardzo dobrze. Zresztą byłam już u Pauliny drugi raz, więc tutaj nie było żadnego zaskoczenia. Wiedziałam, że to będzie wyglądało dobrze. Nie wiem, z czego to wynikało, może z tego, że było tak ciepło, trochę mocno się wyświeciłam, ale kto by się potem tym przejmował? Ogólnie całość prezentowała się bardzo dobrze. Zdecydowałam się w końcu na tą sukienkę z Zary, którą pokazywałam gdzieś tam jeszcze wcześniej, tak na szybko zamówiłam ją sobie w końcu online, bo do Galerii Makotów, mimo że jest 10 minut od naszego domu, no to nie dotarłam. Tak, było bardzo fajnie, było bardzo kameralnie, było mi bardzo miło, dlatego że mimo że było nas mniej jakby w tym dniu, to w zorganizowanie tego zaangażowały się też te osoby, które no z przyczyn różnych nie mogły być tego dnia ze mną obecne. Także to był taki bardzo miły akcent. Dostałam ekstra prezenty. Spędziłam fajnie czas. Byliśmy w restauracji w Semolino, czyli kuchnia włoska moja ulubiona. Pizze, makarony, bezy. Ozu, same dobre rzeczy. Było bardzo miło. Byliśmy w czwórkę. Chciałam pokazać trójkę, ale byliśmy we czwórkę. Potem dojechał też w ogóle do nas Mariusz, czyli partner mojej świadkowej. Natomiast jakby to jego dojechanie wynikało z tego, że myślałam, że w domu będzie Andrzej. Nie chciałam, żeby się czuł nieswojo w naszym, że tak powiem, panieńskim towarzystwie. Stąd też pojawiła się propozycja, żeby trochę zmienić klimat tej imprezy, jak już dotrzemy do domu. Natomiast Andrzej na dole na chacie u sąsiadów zrobił konkurencyjną imprezę, więc Mariusz przyjechał, ale w ogóle nie spędził z nami czasu, tylko poszedł na dół i no i właśnie integrował się, ale w tym męskim gronie. Było bardzo fajnie, może gdzieś tutaj pojawi się jakieś zdjęcie z tego dnia. O, w ogóle sztos były babeczki, tutaj brawa ogromne za to, że udało się to zorganizować. Były przepiękne, były takie typowe właśnie na wieczór panieński. Były też przede wszystkim pyszne, czyli uczta dla oczu i dla podniebienia. No fajny wieczór to był, po prostu spędzony w fajnym gronie, graliśmy w planszówki i odpowiadałam na różne ciekawe, myślę, pytania. To tak, no wiecie, żeby wykupić ten mój prezent, żeby nie było, że on mi tak przyjdzie za darmo. Było bardzo fajnie, w sensie, mimo że to było takie kameralne, to bardzo fajnie ten wieczór wspominam. No i kolejny twist, jeżeli chodzi o temat, jeszcze tak na szybko, co działo się dzisiaj. Dzisiaj byliśmy... Targówek to jest? Targówek. Byliśmy na Targówku w salonie Obsesja. Nie wiem, czy o tym mówiłam już tutaj na kanale, natomiast jeżeli jesteście z Warszawy i macie większy biust, albo nawet nie większy, ale chcecie kupić sobie porządny stanik, taki naprawdę porządny, to jest właśnie na Targówku salon, który nazywa się Obsesja, znajduje się na ulicy Rębiewińskiej. Prowadzony jest przez dwie najcudowniejsze, najkochańsze i w ogóle najwspanialsze kobiety pod słońcem, przez panią Małgosię i panią Magdę. Pozdrawiam serdecznie, jeśli to oglądają. No i właśnie, to są cudowne kobiety, które mają miarę w oczach, które absolutnie po prostu fenomenalnie znają się na swojej pracy i pięknie doradzają, wybierają piękne rzeczy. Och Boże, no same plusy, same plusy. Poczyniłam tam lekkie zakupy, byłam tam z moją mamą, dlatego że szukałyśmy dla niej biustonosza pod jej sukienkę na nasze wesele. Przy okazji kupiłam coś dla siebie, czyli kupiłam podwiązkę i też dwa biustonosze. Może zaraz, nie że je pokażę, tylko może pokażę, jakie to są marki, tak gdyby ktoś był zainteresowany, bo to jest taka porządna część garderoby, która jest takim właśnie game changerem. To poczekajcie, polecę po tą torbę. Wróciłam, mam ze sobą mój pakunek. Pakunek, no w sumie sugeruje jakąś markę, natomiast w środku mam trochę co innego. Moja mama zdecydowała się na biustonosz marki Corinne między innymi, bo wyszła z trzema. Pojechałyśmy po jeden, wyszłyśmy z trzema. Ale wiecie, jak traficie do dobrego sklepu i traficie w dobre ręce, to mam wrażenie, że zawsze to się tak kończy. Zawsze sobie mówię, a pojadę po jeden, a wychodzę z dwoma. Czasem z trzema. Różnie to bywa. No, natomiast to, co kupiłam, to kupiłam sobie podwiązeczkę, taką zwykłą, prostą, niebieską z białą kokardką. No to takiego bym powiedziała, nic mocno ciekawego, taki typowy element garderoby panny młodej. Kupiłam sobie też właśnie dwa biustonosze. Ten jest z marki
Elomi, tak, Elomi. Ten jest z marki Elomi. Czy tu jest jakaś nazwa modelu? Model to jest Matylda. Nie będę pokazywać rozmiaru, bo po co? Mogę pokazać cenę. O, mogę pokazać cenę, jeśli ktoś jest zainteresowany. To jest taki stanik z gatunku tych jakby zapinanych na łopatkach. Dokładnie identyczny mam na sobie, tylko w innym kolorze. I jeżeli macie większy biust, to to rozwiązanie z tym zapięciem na łopatki absolutnie zmienia życie. I polecam to bardzo. Jakoś źle ten stanik trzymam, odwrotnie, no właśnie. Zmienia to życie absolutnie. Jest to bardzo sprytne, odciąża to plecy, robi nam się taki pajączek trochę, może też, może pozytywnie wpływa na postawę. To jest akurat taki model miękki. Wiecie, jak ma się duży biust, to push-upy nie są nam do niczego potrzebne. Więc tak, Matyldę w kolorach różnych, oczywiście zakupioną w salonie Obsesja, jak najbardziej wszystkim polecam. I tutaj mam też ciekawy model. To jest nowa firma dla mnie. Miałam już różne biustonosze z różnych marek, natomiast z tą się jeszcze nie spotkałam. To jest coś nowego z tego, co mówiła pani, chyba Madzia o tym wspominała. I tutaj mam coś takiego nietypowego, natomiast zaintrygowały mnie te skrzydła. Nie wiem jak to pokazać, musiałabym sobie to chyba założyć na głowę. Natomiast mam tu stanik z takim bardzo ładnym jakby nitowym wykończeniem. On ma takie gumeczki, które się ładnie potem układają na biuście. Bardzo ładne wykonanie. Czekajcie, poprawię go sobie. Spróbuję go może tak pokazać. O, no jest duży, co tu dużo mówić. Nowika, czy tu jest jakiś model? Starling Black, słuchajcie, to jest model Starling Black, taka była jego cena. Tak, jeżeli pójdziecie, zdecydujecie się na to, żeby się wybrać do tego sklepu, to jestem przekonana, że wyjdziecie w świetnym humorze, dlatego że to są po prostu takie dwie konkretne i absolutnie wygadane kobitki, które zawsze poprawiają humor, także bardzo polecam. I jeszcze jedna rzecz, która się wydarzyła w dniu dzisiejszym, tak na szybko już wspomnę, że moja koleżanka z pracy, Natalia, dzisiaj wychodziła za mąż, więc mieliśmy przyjemność być na mszy w kościele, żeby zobaczyć, jak pięknie wygląda i żeby też móc okazję usłyszeć, jak mówią sobie tak z Łukaszem. Ech, no piękne to było. Cóż mogę powiedzieć, wyglądali oboje przepięknie. Mnie zawsze takie rzeczy wzruszają. Do tego dostaliśmy ciasto, więc czego chcieć więcej? Przekazałam nasz wspólny prezent, czyli wypełniłam swoją misję. No, a przede wszystkim to najfajniejsze jest to, że miałam okazję zobaczyć ich na żywo. Wszystko wyglądało bardzo ładnie, w sensie, wiecie, kościół. W ogóle bardzo ładny kościół, jako budynek w ogóle, jakby w środku też bardzo ładnie się prezentował. No, dekoracje były śliczne. Ale nie byłam zaskoczona, bo jako że, no właśnie, za chwilę nasz ślub, to dyskutowałyśmy z Natalią o tym, która na co się decyduje i co jest fajne, a co nie fajne. Także spodziewałam się tego, jak ten kościół będzie wyglądał. Nie zmienia to faktu, że było to dla mnie zaskoczeniem zobaczyć to na żywo i było takie, jak ładnie. Wszystko prezentowało się świetnie. No, no a przede wszystkim para młoda wyglądała pięknie, błyszcząco. Także wiecie, od razu rzucali się w oczy, to chyba tak powinno być. Bardzo mi się podobało. Uważam, widziałam suknię Natalki na zdjęciach wcześniej, a uważam, że na żywo robiła jeszcze 1000 razy bardziej większy efekt wow. Także mocno, mocno na plus. Prezentowali się oboje świetnie. No i z tej mojej paplaniny na dzisiaj to byłoby już wszystko do naszego ślubu. Można powiedzieć, bo już sobota się kończy, zostało 12 dni. U Andrzeja pojawił się chyba dzisiaj pierwszy stresik. Ale czym tu się stresować? Dobrze, kończę tą paplaninę, bo przeze mnie Andrzej musi oglądać grę Igi Świątek bez komentarza. Tak? I to jeszcze finał. Tak? Więc kończę, żeby go nie męczyć. Niech sobie ogląda te... Jak to się nazywa? US Open? Jakoś tak. No, także... Kołika. Też usiądę przed telewizorem, może w końcu skumam, na czym polega tenis. A teraz dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.